Drodzy bracia, przed chwilą usłyszeliśmy bardzo taki wymowny fragment Ewangelii o ścięciu Jana Chrzciciela. Fragment Ewangelii, który pokazuje nam, jaki jest charakter nauki Bożej, którą Jan głosił. Ta nauka jest bezkompromisowa, ona nie idzie na kompromisy. Prawda Boża jest absolutna i nie podlega żadnej dyskusji. I ten fragment pokazuje też, w jaki sposób siły zła, które nie chcą się zgodzić na tą naukę, reagują i jakie są konsekwencje tego. Dlaczego Jan Chrzciciel został ścięty? Bo on miał naukę Bożą. On głosił doktrynę Bożą. Byli ludzie, którzy nie chcieli się z tym zgodzić. Nie ludzie źli. Herodiada, prawda? Żona Filipa, najpierw brata Heroda, a potem właśnie w sposób nieprawny żona Heroda. No, dzisiaj byśmy powiedzieli, no przecież się kochają. Przecież się kochają. I nienawistny Jan Chrzciciel, który się na to nie zgadza i nie potrafi tego zaakceptować. No, to jest sytuacja z naszego dzisiejszego podwórka, wypisz, wymaluj. I oczywiście są takie siły, były takie siły i będą takie siły, które nie będą mogły znieść nauki Bożej. Święty Paweł o tym mówi wyraźnie. Nie będą mogli znieść. Źle się dzieje, kiedy niektórzy ludzie w Kościele zaczynają naginać prawo Boże do grzechu ludzkiego. Prawda? Podialogujmy. A może pójdziemy na jakiś kompromis? A może znajdziemy coś pozytywnego w waszym życiu? Jan Chrzciciel tak nie postępował. On po prostu się nie godził. I ten fragment Ewangelii pokazuje, jak działa zło. Najpierw próbuje zniszczyć naukę Bożą, zdeformować ją, sprawić, żeby nauka Boża straciła rys swojej radykalności, swojego radykalizmu. Natomiast kiedy pasterze nie godzą się na to, kiedy chrześcijanie na to się nie godzą, to agresja i nienawiść narasta. Jan Chrzciciel został ścięty za to, że był wierny. Zło, jeżeli mu nie ulegniesz, ono będzie się eskalowało coraz bardziej. My dzisiaj czasami się łudzimy, prawda, bo mamy chociażby ta ostatnia sytuacja tych profanacji. Ktoś sprofanował figurę Jezusa Chrystusa. Wiemy, co działo się przez cały ostatni rok, kiedy były te marsze, tak zwane marsze równości, gdzie występowali radośni ludzie, którzy po prostu chcą tylko kochać. Jak targali, jak deptali nasze świętości. Podnosiły się głosy ze strony chrześcijan, a może ich zaakceptujmy. Przecież oni nie chcą niczego złego. Oni nie chcą niczego złego. Dzisiaj piszą ulotki, listy do nas, że to jest wojna. Że to oni wypowiadają nam wojnę i się nie cofną. I się nie cofną. My w takiej sytuacji, kiedy ktoś szarga nasze świętości, my jako chrześcijanie sami jesteśmy zakłopotani, bo my nie wiemy, jak postąpić. Jesteśmy trochę nauczeni, że chrześcijanin to jest taka łagodna owieczka, która ma zwiesić głowę i nic nie mówić i dać się bić. Coś w tym jest prawdziwego, ale nie do końca. Często w takich sytuacjach, kiedy dzisiaj atakowane jest chrześcijaństwo, bo jest atakowane i ci, którzy je atakują, chcą je zniszczyć, to my często porównujemy się do męczenników z pierwszych wieków chrześcijaństwa i zastanawiamy się, czy nie powinniśmy tak samo. Przecież pierwsi męczennicy dali się zabić. Oni nie stawiali oporu złu, które na nich nacierało. Ale jest pewna zasadnicza różnica, drodzy bracia. Jest pewna zasadnicza różnica. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa, kiedy były prześladowania, to ostrze nienawiści, ostrze agresji tych, którzy prześladowali Kościół Święty, było wymierzone w chrześcijan, w nas bezpośrednio. I jeżeli ktoś atakuje ciebie, chce zniszczyć ciebie ze względu na wyznawaną przez ciebie wiarę, oddaj życie. Dzisiaj jest jednak inaczej. Nie jesteśmy atakowani my. Jest atakowany nasz Pan i Jego nauka. Nasz Pan i Jego nauka. Kiedy ktoś mnie atakuje, ja mogę oddać życie i powinienem oddać życie. Bo tak uczynił mój Pan Jezus Chrystus. Ale jeżeli ktoś atakuje mojego Pana, którego ja kocham,
i naukę Ewangelii, którą ja kocham, to nie mogę być obojętne. Nie mogę stać ze zwieszoną głową, ale jeżeli kocham, to będę tego bronił. To jest zupełnie inna sytuacja. Zupełnie inna sytuacja. Dzisiaj nikt nie podejdzie do ciebie, no najwyżej cię wyśmieje. Albo coś tam, prawda, ale prześladowania jeszcze nie ten czas, żeby były takie ostre. Natomiast będą pluli na Najświętszą Matkę, będą pluli na Chrystusa Pana. I będą się zastanawiali, co my zrobimy, prawda? Jeżeli my staniemy i powiemy nie wolno, no to nam powiedzą, o, taki chrześcijanin agresywny, ty masz być łagodny, ty masz dać się bić. Ja tak, ale mojego Pana nie ruszysz. Stanę w obronie. Stanę w obronie. Drodzy bracia, była taka sytuacja, były takie sytuacje w chrześcijaństwie, w historii Kościoła, kiedy atakowani nie byli chrześcijanie, ale kiedy atakowana była prawda chrześcijańska. I to jest punkt odniesienia dla tego, co dzisiaj powinniśmy robić. Bo zwróćcie uwagę, dzisiaj walka toczy się na poziomie kultury i sobie myślimy, no tak, no chodzi tylko o kulturę. Tutaj nie chodzi o Ewangelię. Ale czym tak naprawdę jest kultura chrześcijańska? Kultura chrześcijańska to nie są tylko wartości, które my wyznajemy, które wierzymy. To nie jest tylko sposób zbudowania świata, w którym żyjemy. To nie jest tylko, prawda, takie, a nie inne zasady, takie, a nie inne prawo. Nie tylko to. Kultura chrześcijańska jest głosem, żywym głosem Chrystusa, żywym głosem tradycji. Nam jest bliska Ewangelia nie tylko dlatego, że księża nam głosili, nie tylko dlatego, że rodzice nas nauczyli, ale dlatego, że kultura cały czas do nas przemawia głosem Chrystusa. To jest głos Chrystusa. W kulturze jest zawarta prawda Ewangelii, w kulturze, którą my, chrześcijanie, zbudowaliśmy. I dzisiaj jest atak na tą kulturę, to jest atak na samą naukę chrześcijańską. Zmień kulturę, zmienisz obyczaje. Zmień kulturę, a sprawisz, że następne pokolenie nie będzie wierzyło. Bo samo przepowiadanie przez księży nie wystarczy. Zmień kulturę, a sprawisz, że następne pokolenie, kiedy będzie słuchało Ewangelii, będzie ją odbierało jako coś obcego. O to tutaj chodzi. Uderzyć w kulturę. Albo jeszcze inaczej, bo tutaj przecież Chrystusowi, naszemu Panu, włożono w dłoń flagę tęczową, czyli zdeformuj chrześcijaństwo. Bo oni wszyscy mówią, my nie chcemy agresji. My nie chcemy agresji. My przecież jesteśmy za miłością. I Jezus głosił miłość. Oni chcą zdeformować miłość, tą, którą Jezus głosił. Że ta miłość to nie jest oddanie życia, ale to jest samowola, to jest swawola, to jest rozpasanie. Czyli chce się zmienić, zdeformować, zniszczyć przesłanie chrześcijańskie, które jest głoszone przez wieki w naszej kulturze. I były takie sytuacje w starożytności, kiedy ktoś atakował właśnie nie chrześcijan, ale chciał zmienić doktrynę chrześcijańską. To są przykłady heretyków. Pojawiali się heretycy, którzy nie mieli złej woli. Im się tylko wydawało, że chrześcijaństwo powinno być inne. Że nie wszystko, co głosi Kościół Święty, jest prawidłowe. Że czasami może coś jest zbyt radykalne, a może czasami jest coś zbyt abstrakcyjne, a może czasami jest coś już zbyt odległe. I chcieli zmieniać tą doktrynę. I drodzy bracia, my wiemy, jak nasi ojcowie reagowali. Oni nie zwieszali głów. Jak się czyta pisma ojców Kościoła, pisma polemiczne, to są pisma pełne gniewu Bożego. To są pisma pełne siły. Tam nikt nie mówił, a porozmawiajmy i znajdźmy kompromis. Tylko tam jednoznacznie i jeszcze bardziej ostro przedstawiano naukę Chrystusa i wyrzucano tego, kto nie chce się podporządkować. W pierwszych 3, 4, 5 wiekach chrześcijaństwa, jeżeli ktoś zaczął deformować naukę Chrystusa, Kościół się zbierał, skazywał go. Skazywał go, nie przebierał w słowach, nie był delikatny. I czymś normalnym było wygnanie, skazanie na banicnie tego, kto chce najświętszą naukę Chrystusa zniszczyć i zniweczyć. I my dzisiaj w XXI wieku myślimy sobie, my jesteśmy już bardziej uduchowieni, prawda? My wiemy, co to jest miłość. Jaką zuchwałością jest myślenie, że nasi ojcowie, święci, święty Atanazy na przykład,
że oni mniej rozumieli od nas, co to jest miłość Chrystusa. Oni płonęli tą miłością i w imię tej miłości nie pozwalali naruszyć depozytu wiary, nie pozwalali niszczyć przesłania chrześcijańskiego. To był wyraz miłości. Oni wiedzieli, że to jest wyraz miłości. Jeżeli kocham, to nie pozwolę ruszyć nawet o milimetr nauki Bożej. Jeżeli kocham i widzę, że ktoś niszczy to, co kocham, to oddam za to życie. Prędzej nim się zgodzę. Więc jeżeli widzimy, że ktoś profanuje nasze święte symbole, nie jest postawą chrześcijańską obojętność. Obojętność jest brakiem miłości. Dzisiaj chrześcijanie tak patrzą, prawda, o, lekkie oburzenie, prawda, i idziemy dalej. I nic się nie dzieje. Bardziej bylibyśmy oburzeni, gdyby ktoś w nas bezpośrednio uderzył. Ale jeżeli ktoś uderza w Chrystusa, potrafimy przejść do porządku dziennego. Z jednej prostej przyczyny, nie kochamy Chrystusa. Jeżeli tak robimy, to nie kochamy Chrystusa. Bo co się w nas rodzi, kiedy ktoś uderza w to albo w tego, kogo my najbardziej kochamy? My tego znieść nie możemy. Bo tak działa miłość. Tak działa miłość. A więc zasadą nadrzędną, jeżeli prawda chodzi o takie ustosunkowanie się do tego, co się dzieje, do tej walki kulturowej, do tych profanacji, jest zasada miłości. Ale tutaj musi być pewien porządek. Po pierwsze, miłość do Boga. Serce nam powinno się krajać i pękać, kiedy widzimy, jak ktoś tak bezcześci naszego Zbawiciela. Serce nam powinno pękać. Nie powinniśmy się na to godzić. Powinniśmy zaprotestować absolutnie, powstrzymać, złapać, ukarać. Ukarać. I to już ze względu na miłość bliźniego. Ze względu na miłość bliźniego ukarać. I tutaj następny problem, bo my dzisiaj znowu jesteśmy nauczeni, że Pan Bóg nie może karać. Może karać, bo karał i kara i będzie karał, jeżeli będziemy na to zasługiwali. Pan Bóg może ukarać i my również możemy karać tych, których kochamy. My, tak samo jak Pan Bóg. Pan Bóg zsyła karę na ludzi, dlatego, bo ludzi kocha. Czyli po pierwsze, dla opamiętania. Ci ludzie, którzy profanują, to są ludzie, którzy absolutnie nie znają nauki Chrystusowej. Oni są być może nawet przekonani, że robią dobrze, a przecież robią coś strasznego. Jeżeli kogoś nie ukarasz, on nie zrozumie, że to było złe. Kara ma właśnie ten wymiar. Wtedy, kiedy doświadczamy kary, dopiero sobie zdajemy sprawę, czego się dopuściliśmy. Ukarać dla opamiętania. Po drugie, ukarać dla powstrzymania. Bo jeżeli kochamy Boga i nie chcemy, żeby ten Bóg był bezczeszczony, no to kara ma też ten wymiar. Nie pozwolę, zatrzymam, stanę i nie pozwolę. Będę bronił. I po trzecie, ukarać. Ze względu na to, żeby zło się nie rozprzestrzeniało. Żeby zło się nie rozprzestrzeniało, istnieje taki mit kolejny we współczesnym chrześcijaństwie, że prawda, że chrześcijaństwo to przecież nie jest prawo, tutaj trzeba łaska jest potrzebna, więc trzeba się tylko i wyłącznie modlić za tych ludzi, żeby oni się nawrócili. Tylko i wyłącznie modlić się. Natomiast nie mamy prawa nakładać na nich żadnych pęt, bo jakiekolwiek pęta są niechrześcijańskie. I znowu nie tak. Znowu nie tak. Chrześcijaństwo zakłada pewną dynamikę. Bóg, kiedy nas prowadził do zbawienia w Jezusie Chrystusie, najpierw nałożył na nas prawo. Prawo Starego Przymierza. Święty Paweł tłumaczy, prawo było wychowawcą. Prawo było wychowawcą. Bo człowiek jest obciążony grzechem pierworodnym i często woli wybierać to, co jest złe, a sprzyja jego, prawda, zachciankom. To widzimy właśnie w tych ruchach LGBT. Co mnie interesuje obiektywne dobro? Mi się chce tak. Więc ja dlatego zrobię wszystko i przed żadną granicą się nie cofnę. Prawo. Najpierw dla wychowania. Prawo jest dla tych, którzy nie pojmują prawa. Prawo jest dla tych, którzy nie chcą zachowywać prawa. Przecież zakaz nie zabijaj nie jest dla tych, którzy nie chcą zabijać, ale jest dla tych, którzy właśnie chcą zabijać. Właśnie dla tych.
A więc najpierw prawo nałożyć pęta. I dopiero kiedy prawo wychowa nas i my zdamy sobie sprawę, że nie zabijać to jest dobrze, to wtedy dopiero zaczyna działać w nas łaska. Łaska, która jest sprawcą tego, że my już chcemy iść za prawem Bożym. Jeżeli prawem nie okiełznamy, zło się rozrasta. Zło rodzi kolejne zło. Widzieliśmy to właśnie w historii Jana Chrzciciela. Herodiada, prawda, zło, które ona czyniła, prawo, które jej nie powstrzymało, bo nie chciała go słuchać, bo Jan Chrzciciel nie miał mocy, żeby na nią nałożyć sankcje prawne, więc ono się rozrastało i doprowadziło do eskalacji takiej, że dopuściła się mordu. A więc jeżeli my patrzymy na tych ludzi, to drodzy bracia, my nie powinniśmy ich nienawidzić absolutnie. Po pierwsze powinniśmy kochać Boga i ubolewać, że ktoś tego Boga nie kocha i depcze Jego chwałę. Po drugie powinniśmy kochać tych, którzy profanują, ale kochać mądrze i rozsądnie. Kochać mądrze i rozsądnie to znaczy chcieć dla nich dobra, chcieć dla nich nawrócenia. Kochać mądrze i rozsądnie to znaczy kochać realistycznie. To znaczy wiedzieć, ten mój brat, ta moja siostra zostali powołani również do świętości i do zbawienia. Na razie robią wszystko, co jest przeciwne prawu Bożemu. Powstrzymam ich. Dam im odczuć i doświadczyć, chociaż osobiście może mnie to boleć, ale dam im odczuć i doświadczyć, czym są ich czyny. Niech zakosztują sprawiedliwości. A dopiero jak zakosztują sprawiedliwości i być może pod wpływem właśnie tej gorzkiej sprawiedliwości opamiętają się, wtedy ogłoszę im wyzwolenie w Chrystusie. Tak działa chrześcijaństwo. Tak działa chrześcijaństwo. Drodzy bracia, my na tej mszy świętej teraz modlimy się, składamy tą najświętszą ofiarę, wynagradzając naszemu Panu Chrystusowi za te profanacje, które się dokonały. Natomiast chrześcijaństwo również wymaga od nas aktywnej postawy. My musimy powiedzieć nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Nie zawsze mamy taką możliwość. Ale jeżeli widzisz, że ktoś coś takiego robi, reaguj. Nie bój się. To nie będzie brak miłości. To nie będzie agresja. Tak samo jak ojciec, który karze swoje dziecko za to, że ono jest czasami złośliwie złe, on nie ma braku miłości, on robi to z miłości do tego dziecka. Reaguj. Jeżeli ktoś jest obojętny i mówi, a co to takiego się stało? Reaguj i mów, stało się. Nie wolno ci być obojętnym. I drżyj o zbawienie swojego brata. Bo jeżeli będziemy tolerancyjni dla nich, okej, możemy się dogadać. Przeżyjemy jakoś to życie. Wy nie ruszacie nas, my nie ruszamy was. Ale co kiedy Pan Bóg nas zapyta, jak się zatroszczyłeś o swojego brata? Miałeś prawdę chrześcijańską. Dlaczego mu jej nie ogłosiłeś? Dlaczego go nie powstrzymałeś? Dlaczego mu nie pokazałeś, czym jest światło Ewangelii? I do tego jesteśmy zobowiązani, a to zakłada, że będziemy bronili Chrystusa i będziemy tych ludzi, moi drodzy, tych ludzi, którzy profanują chrześcijaństwo, bronili przed samymi sobą. Bo to są szaleńcy, którzy nie wiedzą, co robią. Ich trzeba obronić. A jeżeli uda nam się ich obronić, właśnie przed tym bluźnierstwem i uda nam się ich nawrócić, to oni nam podziękują i Chrystus Pan da nam za to wieczną nagrodę. Amen.